Wiesz, że zamek Krzysztofór był największym zamkiem w Europie do momentu wybudowania francuskiego Wersalu? Ta XVII-wieczna forteca była pełna symboliki. Okien było 365, komnat 52, sal 12, a całość otaczały cztery baszty. W środku panował przepych. Stajnie na 300 koni, ulokowane w podziemiach, były wyłożone kryształowymi lustrami, by wpadało tu więcej światła, a żłoby zbudowane były z marmurów. Stropem w jadalni było ogromne akwarium z egzotycznymi rybami. Niestety budowniczy Krzysztof Ossoliński niedługo cieszył się zamkiem, bo zmarł rok po jego budowie, a jego jedyny syn zginął bezpotomnie niedługo po nim. Przechodził więc zamek z rąk do rąk, aż został spalony w XVIII wieku. Dziś pozostaje piękną, inspirującą ruiną, dostępną dla turystów. Uwielbiamy ją. Subskrybuj nasz kanał, by poznawać takie perełki.